Uwierzcie, że mi jest naprawdę strasznie głupio, że wrzucam już 7 filmik o dewegance i to nawet 2 pod rząd, ale powód w tym przypadku jest bardzo prosty. Nic nie dzieje się aktualnie ciekawego, przynajmniej w mojej opinii, w internecie. I właśnie strasznie demotywował mnie do nagrania jakiegokolwiek filmu, bo jednak od 2 tygodni ponad nie było filmu i pasowałoby jednak coś nagrać. I wiecie, głównym takim właśnie problemem było to, że nie mam czym nagrywać. No teoretycznie mam, bo jest deweganka. Z drugiej strony, czy wrzucanie kolejnego filmu o dewegance pod rząd jest spoko? Kiedy już tak naprawdę abuzuję ten temat, to jest 7 film o niej. I szczerze mówiąc, aktualnie mam tak naprawdę 100% świadomość, jak przesadzam po prostu z publikacją materiałów o tej osobie. I jeśli ktoś będzie nagrywał jakiś film o tym, że abuzuję ten temat, to jestem w stanie w 100% go zrozumieć. Tak samo rozumiem, jeśli ludzie mi piszą w komentarzach, że pasowałoby już znaleźć jakiś inny temat do omawiania. Jednak kiedy otwieram TikToka i widzę nagą dewegankę mówiącą o skórowaniu zwierząt, to wiecie, to jest taki impuls. To jest taki impuls, który jednak stwierdził, że okej, walić to, że ludzie będą mnie krytykować, że abuzuję ten temat, trzeba to poruszyć, bo moim zdaniem to jest przesada. Także jeśli ktoś z was planuje nagrać film o tym, że są komentarze, to takie okropne komentarze, bo abuzuję ten temat, już 7 filmów powstało w przeciągu 2 miesięcy, nie no, co to ma być? To z jednej strony się z tą osobą zgodzę, a z drugiej jednak mam prawo nazwać taką osobę ignorantem, ponieważ jeśli taka osoba uważa, że ten temat, który poruszę w tym filmie, nie jest na tyle istotny, żeby nagrać film już kolejny na temat deweganki, to jest ignorantem. Także przepraszam za ten długi wstęp, jednak uważam, że jest on dość istotny. No ale dobra, weźmy się w końcu za główny temat tego filmu. Pod tym filmem pojawiła się jakaś rekordowa liczba łańcuchów z oznaczeniami sum comment. I tak naprawdę to ja się ludziom ogólnie nie dziwię. I wiecie co jest najzabawniejsze? Że na moim TikToku, na moim profilu pojawiła się odpowiedź na ten film, jednak TikTok ją zdjął za naruszenie jakichś tam zasad społeczności. I wiecie, mój film został zdjęty, w którym tylko odpowiadam na ten film, natomiast dalej filmik deweganki wisi na tym koncie i TikTok nic z nim nie zrobił. Także to też było jednym z czynników, dlaczego ten film powstał. Niestety muszę przerwać, bo mam na chwilę oglądanie na rzecz autoreklamy, no bo przecież youtuber, który nie zrobi autoreklamy, to nie youtuber. Mianowicie, jeśli jeszcze nie zakupiliście swojego sumika, a chcielibyście to zrobić, no to muszę wam powiedzieć, że kończy wam się powoli czas, ponieważ sumiki można zamawiać do końca czerwca, czyli no zostało wam jeszcze 0,5 miesiąca na to, trochę mniej nawet. Poradnik jak zamówić macie w opisie albo na poście na IG, a już dłużej nie przeszkadzam. W każdym razie, wiadomym jest to, że deweganka jest artystą. Widać to po jej filmach, po tym, co sobą prezentuje. Jednakże ja też jestem artystą. Jestem w pewnym sensie artystą. Interesuję się między innymi fotografią, czy grafiką komputerową, czy nawet i trochę muzyką. I chcąc czy nie chcąc, to są części sztuki. To właśnie mimo tego dalej jestem w stanie spojrzeć krytycznie na to, co ona robi i stwierdzić, że ten film, mimo że artystycznie jest w miarę imponujący, bo w sumie to wymagał dużo odwagi, wymagał kreatywności, jest też taki trochę do własnej interpretacji, to z drugiej strony, czy nagranie siebie dosłownie nago, no wiadomo, tam jest cenzura, czy tam jest czy przykryte piersi, natomiast czy zrobienie czegoś takiego i wrzucenie na aplikację, która jest głównie targetowana do dzieci, jest dobrym wyborem? Jest w ogóle odpowiedzialnym wyborem? Ale jednak to, że ktoś jest artystą, nie znaczy, że nie powinien brać jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, co robi, okej? Ja rozumiem, fajnie jest wyrażać siebie w taki niebanalny, jakiś kreatywny sposób, natomiast czy rozebranie się przed kamerą, wiadomo, tam jest cenzura, okej? Ale to jest wciąż naga kobieta z cenzurą. I wrzucenie takiego filmu na aplikację, na której są głównie dzieci. Można usprawiedliwić czymś, że ktoś jest artystą, albo że walczy w dobrej sprawie, bo to nie tak, że ona nie ma wyboru. Nie, ona wybrała, żeby walczyć w taki sposób. I ogólnie bardzo duży hejt polał się w komentarzach. W sensie ludzie wyzywają ją od D, dzi...
Aldę, no nawet nie będę powtarzać tego, co tam było. I to powinno jej dać troszkę do pomyślenia. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie uważam, że ona zasługuje na ten hejt. Bo ja uważam, że z jednej strony to, co zrobiła, jest odważne, z drugiej strony jest również głupie i nieodpowiedzialne, ale wciąż teoretycznie odważne. Natomiast w tym przypadku trudno pochwalić takie zachowanie, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich ono występuje. Czyli właśnie, no, biorąc pod uwagę, że jest to po prostu tak naprawdę aplikacja dla dzieci. Też sama Deweganka odniosła się do tych komentarzy. Are you triggered by my body? Ja rozumiem, że niektóre filmy są faktycznie celowane w osoby z zagranicy, natomiast ten film nie powinien, bo to tak naprawdę odnosi się tylko do tych polskich komentarzy. Are you triggered by my body? By a piece of skin. Czekaj, by the way, ja mam jej po angielsku odpowiedzieć, czy... Yes, I am. Ale powód jest jednak prosty, mianowicie to jest aplikacja dla dzieci. Minimalny wiek to jest 13 lat, żeby używać TikToka, więc... No, moim zdaniem to jednak są jeszcze dzieci. Of course, but your hands are very bloody. No, they aren't. Zacznijmy w ogóle od tego, jak to nawet nie ma związku z tym, o czym ona mówi? Co, masz problem, że pokazuje ciało? Ale ty masz krew na rękach. I co teraz, frajerze? Cause you're wearing someone's corpse. Are you triggered by my braveness? Cause I'm doing this for free. Tak naprawdę było już wcześniej mówione w moim filmie, że ktoś zrobił coś ważnego, nie oznacza, że zrobił coś mądrego. I wiecie, odwaga jest ogólnie uznawana za bardzo pozytywną cechę, natomiast wydaje mi się, że to jest dość logiczne, że nie zawsze czyn, który jest odważny, jest mądry czy odpowiedzialny. Więc może i pokazanie ciała dla, by the way, aplikacji dla dzieci było odważne, ale czy to było godne podziwu? No, wydaje mi się, że większość jednak będzie miała wątpliwości. I'll do all for this awareness. I'll do all to make them free. No, przynajmniej się tym razem ubrała. Deweganka mówiąca, że zrobi wszystko, żeby sprawić, że będą wolne, nie dość, że brzmi desperacko, to można wyciągnąć z tego wniosek, że jest zwolennikiem jednak powiedzenia, że cel uświęca środki. I ja ogólnie również jestem zwolennikiem tego, że cel uświęca środki. Jednak ja też jestem osobą dość elastyczną i nie lubię bardzo pchać się w jakąś jedną skrajność. Dlatego dla mnie nie w każdej sytuacji to powiedzenie czy ta logika jest dobrym wyborem. Bo z jednej strony, no dobra, mamy kobietę, która walczy o to, żeby nie zabijać zwierząt dla futer i to może się wydawać takie, wiecie, piękne i w ogóle. Ale z drugiej strony, kiedy zobaczycie, w jaki sposób ona chce to osiągnąć, to w tym wypadku cel nie uświęca środków. W tym wypadku te środki oczerniają ten cel i tylko przeszkadzają w osiągnięciu tego celu. Także uważam, że po prostu nie w każdej sytuacji cel uświęca środki i to na pewno nie jest jedna z tych sytuacji. Jak pewnie zauważyliście, ten film, no, zawiera bardzo dużo tak naprawdę moich przemyśleń, przynajmniej, no, większość jest w tej pierwszej części i tak naprawdę to lubię nagrywać filmy właśnie w taki sposób, lubię prowadzić w taki sposób filmy. Mimo że one mogą być trochę nudniejsze dla niektórych, to uważam, że niosą ze sobą o wiele więcej merytoryki. No bo z jednej strony mogę wziąć 10 filmików i włożyć je do jednego filmu, ale te wypowiedzi będą krótsze, tak? A z drugiej strony mogę wziąć 2 filmiki i po prostu te wypowiedzi będą bardziej rozległe, będą bardziej rozwinięte. Także coś za coś, widzowie, nie? By the way, to Deweganka tak naprawdę wyzwała mnie na debatę na żywo. Natomiast na żywo wydawało mi się, że ona ma na myśli, że wiecie, na live'ie jakimś, ale okazało się, że chodzi o takie in real life, że IRL debatę. I tak naprawdę mam straszny konflikt wewnętrzny i 1000 myśli, które po prostu sobie zaprzecza. Bo z jednej strony w sumie chcę to zrobić, to może być nawet ciekawe przeżycie, ale z drugiej strony nie chcę tego robić, bo to przecież by znaczyło, że ona zobaczy moją twarz. I moja niechęć nie świadczy o tym, że się jej boję czy coś, ale ja po prostu coś czuję, że to będzie niekomfortowe i to bardzo. Dla mnie samo wyjście na furwalk na potrzeby filmu było trochę takie niekomfortowe, ale z drugiej strony taka moja druga część po prostu chciała to zrobić, bo wiedziała, że to będzie coś nowego, nowe przeżycie, coś może jakaś przygoda, ciekawe. I mam, mówię, straszny konflikt wewnętrzny, nie wiem jeszcze, widzowie, napiszcie mi w ogóle, co o tym sądzicie. Chcę was jeszcze poinformować, że no, do końca czerwca macie czas na zamawianie sumików, także śpieszcie się, bo za niedługo będą zamówienia zamknięte, a wy napiszcie, co o tym sądzicie. Do usłyszenia! No i chcę jeszcze raz przeprosić, że to jest kolejny film o Deweganka, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś obejrzał wstęp, to nie muszę mu się tłumaczyć.